W pewnym momencie, prowadząc to spotkanie przy mikrofonie w hali, powiedziałem, że to jest świąteczna fantazja rekordzistów. Tak, no mecz dzisiaj obfitował w wiele sytuacji, dużo bramek i myślę, że to się przyjemnie oglądało, bo mecz był w miarę prowadzony w szybkim tempie. Wygrywamy 8-1 i fajny wynik przed świętami. Jeszcze wiadomo, że mamy jeszcze jeden mecz i on też jest bardzo ważny. Ale spodziewałeś się tak jednostronnego przebiegu tego spotkania? Myślę, że nie. Dzisiaj tak myśląc sobie spodziewałem się, że będzie jak każdy mecz z Gatą, czyli taki dosyć agresywny, mało posiadania piłki. Ten mecz trochę inaczej to wyglądał, z racji tego może, że dzisiaj naprawdę nieźle wyglądaliśmy. Czy to apogeum formy rekordzistów, albo też taki schyłek zjazd dyspozycji Zdońska Wolan? Nie wiem, może gdzieś tam podobanie Gaty po gwieździe. My cały czas, myślę, że z meczu na mecz się rozkręcamy i ta gra wygląda coraz lepiej. Patrząc od początku sezonu, to wyglądamy coraz lepiej. I tak trzymać. Oby, mamy nadzieję. Kapitan drużyny gości Michał Szymczak. Ciężki powrót do Zduńskiej Woli po takim spotkaniu. Spodziewaliśmy się, że to będzie taki mecz, tylko myśleliśmy, że po prostu trochę dłużej przetrwamy w pierwszej połowie, ale to tak jak się spodziewaliśmy, jak drużyna rekordu strzela bramkę, to za chwilę jest druga, trzecia i praktycznie sobie ustawiają mecz i potem ciężko cokolwiek zrobić, bo naprawdę fajnie operują piłką, długo się utrzymują przy niej i ciężko cokolwiek, jakkolwiek się ustawić. Musieliśmy trochę zaatakować przy stanie 3-0. Odkryliśmy się, wpadła 4, potem 5, 6, 7. No. Byli od was bielszczanie szybsi. Szybsi, silniejsi, celniejsi, z większą koncentracją, determinacją. Na każdym podłożu byli lepsi. Ustępowaliśmy na każdym kroku, także zasłużenie wygrana drużyna rekordów. Grający szkoleniowiec Gaty, aktyw Zduńska Wola, Marcin Stanisławski. Marcinie, co się stało z kocim pazurem? No nie ma tego zespołu już. To widać też po personaliach. No nie oszukujmy się, dla nas to jest nowy zespół i my szukamy identyfikacji tego zespołu, ale on jest też słabszy jakościowo. To jest gołym okiem widać. Ale przede wszystkim jest słabszy mentalnie, charakterologicznie. Odeszli od nas zawodnicy bardzo mocno związani z tym klubem, a przyszli chłopcy. Nie słabych umiejętnościach, bo niezłych umiejętnościach, ale jeszcze bez tej tożsamości tego zespołu. Jest nam trudno tą tożsamość gdzieś znaleźć. Mamy teraz trudny okres. Zaczęliśmy wyjątkowo ten sezon dobrze i sam się nie spodziewałem, że szybko aż tak się złapiemy. Natomiast to był okres, gdzie graliśmy, gdzie wszyscy byliśmy zdrowi i ciągnęła przede wszystkim ta stara gwardia to wszystko. I teraz wypadł Michał Szymczak przez chwilę. Wypadłem ja, bo miałem kontuzję. Teraz wypadł Daniel. My sobie nie jesteśmy w stanie poradzić z takimi ubytkami. Natomiast też pokazuje ten problem, który mamy mentalny, że też szukamy tego, jak to rozwiązać. To nie jest proste, bo ta różnica w komunikacji jest spora, ale przede wszystkim mamy zespół słabszy piłkarsko i to widać dzisiaj było nawet w meczu, gdzie... No właśnie, chciałbym nawiązać do tego, Marcinie, bo wiele było takich spotkań, w których ty uczestniczyłeś pomiędzy Gattą a rekordem. Ja sam miałem przyjemność wiele z nich komentować. Tak jednostronnego widowiska dawno nie widziałem. No tak, to zgadza się, bo nawet rok temu, jak przegraliśmy 6-0, to do przerwy było 1-0, była walka, sytuacja za sytuacją. Przede wszystkim brakuje nam zawodników ofensywnych i tam mamy największy problem. No jak nie ma Daniela, no to wiadomo, ale my mamy kilka takich problemów. Nie ma z nami Mateusza Olczaka. Cała tak naprawdę druga formacja się nam rozpadła. Jeżeli rozpadnie się część pierwszej, no to jesteśmy zespołem środka tabeli, trzeba sobie śmiało powiedzieć. Natomiast szukamy tej tożsamości, ale jest trudno, no, naprawdę jest trudno i musimy sobie uświadomić, że łatwo nie będzie. No i to dzisiaj było widać, bo te 6-7 minut, gdzie potrafiliśmy się bronić, ale to też, tak ja z perspektywy teraz widzę, że jak był Michał Szymczak na boisku, byłem ja, był Igor, był Michał, to potrafiliśmy nawet w pewnych momentach meczu utrzymać tą piłkę, gdzieś wyjść z nią z pressingu, tylko ktoś schodził i ta jakość tak naprawdę od razu spada. My jesteśmy, zdajemy sobie z tego sprawę, rozmawiamy o tym w szatni, pracujemy na treningach, ale to jest inna Gatta i to widać na boisku, ale to widać przede wszystkim w składzie, no bo to nie da się tak stryknąć, że jest 4 nowych zawodników i my mamy cały czas być tym samym charakterologicznie i piłkarsko zespołem. W futsalu tak się nie da, przy jednej zmianie okej, ale nie przy tylu. Zapytam przewrotnie, gdyby trener Andrzej Szłapa miał się przyczepić do czegokolwiek w
postawie swoich podopiecznych, to co by to było dzisiaj? No myślę, że tylko jedna rzecz, w pewnym momencie się tam przyszło rozluźnienie. Przy wyniku chyba 6, takie już było gdzieś tam, można powiedzieć, już grali chłopcy na luzie. A to chyba tylko trener mógł to dostrzec. No to możliwe, że tylko ja to widziałem, ale to było gdzieś widoczne. Ale gdzieś to są też chyba momenty na to, żeby właśnie też trochę się tym futsalem pobawić. Nie można być cały czas gdzieś tam spięty, skoncentrowany na 100%. No myślę, że zagraliśmy dzisiaj bardzo dobry mecz. No, wygrać z Gattą 8-1 to trzeba już coś grać. Bardzo ten zespół szanuję, bo gdzieś od wielu lat z nimi toczymy trudne boje i ten wynik jest niezwykle cenny dla mnie i dla drużyny. A ocena postawy biało-zielonych w tym spotkaniu, to już jest szczyt apogeum formy? Nie, myślę, że nie. No, na pewno były rzeczy, które możemy poprawić. Jak zawsze gdzieś stwarzamy dużo sytuacji, gdzieś możemy być bardziej skuteczni, choć ta skuteczność dzisiaj była przyzwoita, może powiem dobra. Gdzieś tam może stałe fragmenty minimalnie można dopracować. Ostatnie podanie. Były takie momenty, gdzie można by się przyczepić, ale to jest tak zwane czepianie się, którego staram się nie robić, bo drużyna dzisiaj zasłużyła na pochwały, wyszła bardzo, bardzo mocno skoncentrowana i zagraliśmy dzisiaj na dużym tempie i ten mecz no, ułożył się pod nas, ale to dzięki właśnie naszemu zaangażowaniu. To jeszcze na koniec pytanie o sportowe plany Andrzeja Szłapy na nadchodzący weekend. Weekend będzie wyjątkowo ciekawy dla mnie, bo po pierwsze najważniejszy mecz z Lesztem, chcemy dobrze zamknąć rok i zakończyć ten rok dopisanymi 3 punktami. No i turniej U20, więc sytuacja wygląda tak, że jadę do południa na mecz U20, wracam tutaj na 18, czy tam na zbiórkę na 16.30 na mecz z Lesztem na Ekstraklasę. Poproszę zawodników, żeby długo trzymali piłkę i żeby ten czas szybko zleciał. I dopiszemy 3 punkty, jestem przekonany. No i wracam na godzinę 21 na drugi mecz, czy na trzeci mecz grupowy U20. Powodzenia za tym. I dziękuję, żeby nie zapeszyć. Mam nadzieję, że ten weekend będzie udany dla mnie, dla rekordu.